To bardzo dobra wiadomość, zarówno dla samorządu województwa, że może dać kolejne środki w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, ale również przede wszystkim wspaniała informacja dla samorządowców, wójtów i mieszkańców, bo wiemy, że tych środków finansowych w gminach jest niewiele. Te obiekty, którymi oni dysponują, świetlice, ochotnicze straże pożarne, bo to różne funkcje pełnią, są w stanie takim, które wymagają odnowy, odświeżenia, więc cieszę się bardzo, że mieszkańcy, młodzież, dzieci będą się spotykać w wyremontowanych, pięknych miejscach. Projekt dotyczy przebudowy budynku, w którym w tej chwili mieści się ochotnicza straż pożarna. Oczywiście to nie jest pod kątem samej remizy strażackiej, natomiast jest pod kątem wykorzystania przez samorządową instytucję kultury, czyli chcemy utworzyć w Hucie Nowej filię samorządowej instytucji kultury. Będzie to takie miejsce, które ma integrować mieszkańców miejscowości Huta Nowa. Budynek zostanie kompleksowo przebudowany, wyremontowany. Pojawią się nowe sale, 50% dofinansowania, no to duża kwota, 500 tysięcy, więc rzeczywiście za takie pieniądze myślę, że będzie można zrealizować bardzo ładny budynek i dobre przedsięwzięcie. To jest przyszłość przede wszystkim naszych młodych pokoleń, a życie zależy od polskiej młodzieży, także to bezwzględnie, bezspornie i te działania są jak najbardziej słuszne. Ja cieszę się, że w takim kierunku te środki są przeznaczane, bo przecież tutaj mówimy o kwocie wysokiej, kwocie rzędu 6,5 miliona złotych na 17 inwestycji w regionie świętokrzyskim, które doposażą lub też pozwolą na przebudowę, rozbudowę ośrodków kulturalnych czy świetlic też położonych na terenie naszego pięknego Świętokrzyskiego. Także jak najbardziej warto, jest to cenne, to będzie służyło na pewno tym najmłodszym mieszkańcom, ale i nie tylko, bo na tym korzystają dorośli, bo przecież wiemy, że sam fakt, że mają takie miejsce mieszkańcy w swojej gminie, powoduje, że ci rodzice mają gdzie te dzieci odesłać pod właściwą opiekę. Także jak najbardziej są to działania, które należy uznać za właściwe. Środki, które dzisiaj pozyskaliśmy, zostaną przeznaczone na przebudowę budynku w remizie pod świetlicę. Remiza będzie całkowicie przebudowana i zakupimy też sprzęty, które pozwolą nam uruchomić między innymi Akademię Małego Strażaka w Krasnej. Bardzo duże pieniądze dla gminy Iwanicka, są bardzo duże, prawie 500 000 złotych. Projekt odnowa wsi miejscowości Mydłów, budowa świetlicy wiejskiej wraz z całą infrastrukturą techniczną i z całym zapleczem. Także myślę, że mieszkańcy się ucieszyli. Dzisiaj sesja Rady Gminy była, oznajmiłem, że podpisuję panem marszałkiem taką umowę. Mieszkańcy się bardzo cieszą. Środki z programu rozwoju obszarów wiejskich są bardzo, bardzo pomocne na takich miejscowości wiejskich. I jak już padało tu z ust panów marszałków, że rzeczywiście te środki, tych środków mogą nam miasta pozazdrościć. A gmina Iwanicka już po raz kolejny takie środki otrzymuje. Obszary wiejskie nie wymagają takiego właśnie wsparcia. I to nie tylko w takich działaniach projektów, które mają charakter na przykład z regionalnego programu operacyjnego, na przykład na gospodarkę wodno-ściekową, ale chociaż jest to, te zapóźnienia w rozwoju wsi są naprawdę bardzo, bardzo duże i dlatego takie działania jak dzisiejsze, które wspierają te obszary w zakresie świetlic wiejskich, ciągle jeszcze jest ten temat aktualny i dlatego właśnie ta ważność tego tematu. Cieszymy się ogromnie, że można, że ciągle jeszcze są te środki, ale w nowej perspektywie będziemy chcieli, aby te programy wiejskie właśnie i środki na wieś były w nieco większym zakresie i większym strumieniu na takie właśnie cele, na rozwój świadomości obywatelskiej, na potrzeby dzieci i młodzieży.